Okej, słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku, 62. Słuchajcie, dawno nie było wyżerkowej tacy. Walimy im tutaj to trzecie wiadro. Tu są jakieś fajne kluchy z takiej zupy buraczkowej. Także elegancko, zdrowo. Skorupki od jajek, ryż, trochę chlebka i tak dalej. Tutaj może się skapnie temu Jarusiowi. Odłożymy mu to. Słuchajcie, dzisiaj robimy nalewkę. Także będę pił wasze zdrowie. Jak słuchajcie, uzbieramy 10 tysięcy subskrypcji. Akcja trwa. Kto nie subskrybuje, tego serdecznie zachęcam. Brakuje chyba niecałe 300 subów. Także do dzieła, moi drodzy. Kurde, bo muszę tu nabrać trochę ambicji do dalszych działań. Dobra, wypuszczamy te staruchy. Czekajcie, tu im wpuścimy sprawiedliwości trochę. Ja stanę sobie tutaj. No i podglądamy, jak one tu się zachowują. Poranna gimnastyka. Słuchajcie, pachnie tutaj tak niesamowicie, że ja jak zwykle jestem głodny, mimo że przed chwilą jadłem śniadanie. Po prostu te ptaszyska jedzą lepiej ode mnie. Tak nie może być. Tak nie może być, drodzy państwo. Ej! Ej, Kaziu! A ty gdzieś tu, kurna, czmychnął! Tam masz całą stertę żarcia, a ty po pustych wiadrach szukasz? No, nieźle, słuchajcie. Słoneczko przygrzewa elegancko. Trzeba jeszcze tym pierzastym towarzyszom dać tutaj trochę witamin. Kurde, czekajcie. Tu im zaproponujemy taką witaminkę D. Szybka akcja. Tak, lekko, o. Trzeba im tu kapnąć. No i dobra. Ja się, kurde, spieszę, bo mi się tam na kuchence gotuje i się zaro przypali. Dobra. Tu macie spragnione z rana. Indory też. Ten Ignacy gdzieś tam łazi. Tu reszta. No, wyżerać, wyżerać, nie ociągać się. Tutaj macie. Nie wydziwiać, wciągać, nie przebierać. Zajadać. Kacze główki chodzą i fajnie, o to chodzi. A widzę, dzisiaj wyjątkowo wam pszenica podchodzi lepiej niż ta wyżera. Pogardziłyście. No. Po prostu jesteście wszystkie przeżarte, przeżarte. No pokaż na te maluchy tu. Da się to złapać? Jeden i drugi. Kurde. Drugiego bym chciał złapać. Słuchajcie, jak to chwycić. Takie są karzełki łapciate, dwa. Reszta gdzieś, kurde, nie wiem, porwana została. Ja muszę chyba tutaj naprawdę zamontować jakieś takie. Co ty jesteś, kurna, taki przybity? O, teraz poleciał. Zamontować jakieś łapice na te, kurde, lisy czy co tu łazi, kurna, jakieś kuny. Było tyle tych karzeków łapciatych i gdzieś to, kurde, szlak trafił. Gosia, nie łaź po tym złomie, ty już na brzuszkę polujesz. Masz.
No ale Jaruś, wciągaj. No, zakochana para. Fajnie. Wciągać, Gosia, bo ty masz dzidziusia w środku, a może nawet dwa by się znalazły. O, przyszła jeszcze ta. Jednorożec na nas przyszedł. Ona ze sznurkiem łazi. Ją można po prostu tak, jak takiego pieska... wziąć na spacer. Słuchajcie, ma potencjał ta Renatka. Gosia, bo wywalić całe wiadro! Renatka ma potencjał. Grażynka, jej matka, ta ciemna, tak trochę mniej. Ale widzicie, jaka jest Gosia? Gosia jest tak zazdrosna, ona tylko akceptuje Jarusia. Jaruś ją tam chyba pogilgał. Buzi jej dał. I tego. I polubiła go, no. A reszta stada jest steroryzowana przez tą Gochę. Idź tam spróbować zanurkować jeszcze. Zaraz tą Gochę przegonię. I was tu zostawimy, bo ona jest dosyć kurna gruba. Patrz co robi. Idź mi stąd. I ty też. Macie, teraz w spokoju sobie pijcie. Tam jest zupka pomidorowa z makaronem. No i jakieś obierki tam pływają. Wciągać, wciągać. I się nie ociągać. Jaruś wyzywa. No, chodź. Ale macie apetyty, no. Aż wam kapie z tych pyszczków. One mają takie, widzicie, na łokciach, z przodu i z tyłu, na tych kolanach, takie dłuższe włosy. To są chyba dzikie kozy górskie. Nie no, to jest bardzo bliska rasa, taka jak Jaruś. Taka miniaturka, widać po gabarytach, po kształcie czaszki. Ej, Renia! Kurna, nie nauczyli cię normalnie z kulturą jeść, tylko tak bebloć? Jaruś zazdrosny z tą Małgosią, teraz fisia dostają za tą bramą. Tylko ich słychać, jak płaczą. Zazdrośnicy. Czekajcie, tu jeszcze damy tej Marysi i Franusiowi. Chodźcie, maluchy, nie chowajcie się. Dalej, chodź. Wciągaj, Marysia. Ty dawno nie dostałaś takich warzywek. Ty, no ciągniesz na sianie i na owsie. No, wciągać, maluchy, wciągać. Słuchajcie, muszę je mieć tutaj, w tym osobnym, w tej osobnej zagrodzie. Tu oczywiście Jaruś znowu płot rozwalił. To jest taki diobeł, albo ta Gosia zazdrosna. I teraz jesteś na miejscu zbrodni złapana. Przyszłaś tu drugi raz, nie? Śrutujesz, kuźwa, tym językiem. Smaczka tu masz. A teraz nie jest twoja kolej. Tu już dosyć zeżarłaś. Franek będzie miał różową brodę. Franiu! Marysia sobie bez nogi, słuchajcie, radzi fantastycznie. Widzicie? Koza z trzema nogami, no. Trudno. Najważniejsze, że żyje i ma się dobrze. Ale macie apetyt. Ho, ho, ho. A? Kurde, naprawdę aż się człowiek głodny robi. Czego się tu patrzysz, kurna, jak ten wąż? Patrz, one złamały ten słupek. Ja myślałem, że go wybiły z gwoździ. A one go, kurna, złamały. Ta Gocha tak trzaskała, albo ten Jar, że aż kołek pękł. Mhm. Boże święty, trzymajcie mnie. No kurna. Hej, Bolek. To cię tu nie powinno interesować. To jest dla kus. One też lubią takie różne zupki. Idź no, jak cię w durę kopnę to. No pokazujcie, jak te główki wasze tutaj chodzą. Już jest kurde prawie czysta ta ta rynna. Te korytko prawie już jest całe wyczyszczone. Ej, Bolek, weź się przesuń. No, fajnie kolorowo tu macie. Dobra. Niech ta ptasia banda tutaj wyżera. Ja ich nie będę stresował, podglądał. One tutaj są dosyć kurde pod monitoringiem. Codziennie jakieś nagrywanie. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest poświęcony, no można by powiedzieć, takim sprawom lekko alkoholowym. Znaczy no nie lekko, bo to będzie mocny alkohol. Słuchajcie, moi drodzy, odcinek jest po prostu zakrapiany alkoholem. W tym momencie udajemy się do tyłu na łąkę.
i będziemy zbierać owoce czeremchy i będziemy robić z nich nalewkę. Let's go! Dobra, idziemy po owoce. Jaruś, kurna, czego ty tam trąbisz? Koźlaki się patrzą. O co tu chodzi? Z czym ja tu idę? Z jakimś pająkiem, kurna, latającym? Idziemy, słuchajcie, po owoce. Na nalewkę. Czekaj, kurna, bo ja się unieść nie mogę. Tu jest już jak w dżungli. Matko bosko, jak tu wygląda. Wszystko zarośnięte. Tak ostatnio pada. Większość pomidorów chyba popękała. Kurde, ja nie wiem. Dobra, tu idziemy na pobliską łąkę. Tu już mamy porozstawiane wszystkie sprzęty. Tam jeszcze dron nad nami krąży. Patrzcie, to jest czeremcha. Takie owoce. I to jest czeremcha amerykańska bodajże, bo to jest ta późniejsza odmiana, bo jeszcze jest polska, która jest wcześniej. Takie owoce. Słuchajcie, ten owoc ma bardzo dużą pestkę w stosunku jakby do reszty, do miąższu. Widzicie? Ale te owoce są bardzo zdrowe. Dużo witaminy C. One są takie kwaskowe. Coś pomiędzy czereśnią a wiśnią. Dobra, i słuchajcie, obrodziło, kurde, tego tutaj dosyć sporo. Ja naciągnę tą gałąź. Patrzcie, jakie tu kiście wiszą, wielgachne. Tutaj ile owoców. Jeszcze, kurde, nie wszystko dojrzałe. No i dobra, słuchajcie. Dosyć pokaźne są te grona w tym roku. No i nie pozostaje nic innego, jak tak po prostu tylko je zrywać. Łażą tu jakieś, kurna, pająki po tym. Robią sobie tu pułapki na różne owady. Kurde, fajnie tego tu obrodziło, naprawdę. I tak, ściągamy, ściągamy, cyk. Myślę, że dwa wiaderka będą satysfakcjonujące. I zrobimy z tego jakąś fajną nalewkę na chłodniejsze wieczory. Już powoli się, kurde, robi taki jesienny klimat. Spadki temperatur, deszcze, mgły. Kurde, powiem wam, jest tego tutaj, kurde, naprawdę dużo. Ja jestem w szoku, że to aż tyle. Aż chyba się z kozami podzielę. Zerwę tu, utniemy jedną taką większą gałąź i damy kozom. Może się oswoją te brązowe chociaż, bo powiem wam, że Gosia to już jest taka, że nie ma ratunku dla niej. To ma już taki wredny charakter. Tak jak ludzie niektórzy są wredni, tak ona jest taka zazdrośnica. Dobra, lecimy dalej i widzimy się, jak będę miał już pełne wiaderko. Dobra, potwory, póki te buldożery jeszcze tu nie przyjechały ziemi nawozić i te wywroty, uzbierało się 2,5 wiaderka. Więcej nie ma co. Nawet te pół wiaderka damy tym koźlakom. Zobacz, jak to będzie żarło. Tylko, kurna, nie zeźryj. Ej, z wiadrem. Czekaj, czekaj. Masz. Masz, Gosia, ty trochę. Masz trochę, Jaruś. Tylko tu się nie ma co zastanawiać i muskać. Ty znowu muskasz, kurna, tymi usteczkami twoimi. Ta Gosia wszystko wyżera tylko. Nikomu nic nie chce dać. A ty co, matka, jesz czy nie? Ty tylko latasz za tą córką. Ta córka to ładnie zajada. Ta Renatka nasza. A ta tylko patrzy, pilnuje, wącha i nic nie je. Patrzcie, a tyle udało nam się nazbierać tej czeremchy. Dwa takie, kurde, ile tu będzie litrów? Z 3 litry w takim wiaderku? 2,5 może? No powiedzmy, że mamy 5 litrów owoców. Te tutaj, kurna, grono staje. Patrzą się. Jaruś beczy. Damy im trochę, bo co? Sami nie jesteśmy tutaj, nie? Tutaj trzeba się dzielić. No,
gadziny. Tam nawet jakieś maluchy biegają. Ta kurka ma 3 dzieciaki, 2 karzełki łapciate i jedna zwykła jakaś kura, czy tam jakiś miks. Miks to będzie różnych ras. Dobra. Jaruś, ty kurna fisia masz. Ej, uciekinierzy. Już mi kurna stąd. Dobra, dalej włazić. Idziemy te owoce umyć. Kurna, Gienek. A ty żeś, co? To, że jeszcze furtka nie działa. Co tam jest? Jakiś kurna kamień? Kaczki się śmieją. Idziemy. Dobra, tutaj mamy taką miskę. Wysypiemy te owoce. Tak się zastanawiałem, co z tego zrobić. Czy wino, czy nalewkę. I stwierdziłem, że zrobię nalewkę. Bo ja bym się chciał pozbyć tych pestek. Bo nie wiem, jak te pestki się zachowają w winie, kurde. I umyję to, zasypię to cukrem i będę to gniótł. Później na takim cedzaku będę wyciskał ten sok, żeby zostawić same te pestki. I później ten pozostały sok, słuchajcie, zalejemy spirytusem. Albo zrobimy jedną nalewkę i może jedno małe winko. Zobaczymy jeszcze. Dobra, idę po wodę. Dobra, trochę przemerdamy. Wybierzemy tych liści. Bo my przecież z liści nie będziemy nalewki robić, nie? Dobra, słuchajcie, powtórzymy tą czynność jeszcze raz i myślę, że starczy. Te takie, wiecie, podgniłe owoce, czy jakieś kurde tam skapciałe, to powinno nam wypłynąć ładnie na wierzch. Z tego, co widziałem, to nie było tam za dużo na drzewie takich jakichś starych czy coś. Lekko były podgryzione przez ptaki i inne żyjątka. Ale tak ogólnie to w bardzo dobrym stanie były te owoce. Dobra, przemerdamy. I cyk, idziemy zaraz po cukier. Muszę kurde w międzyczasie do sklepu po cukier skoczyć. Bo kryzys w domu, cukru nie ma. Dobra. Dobra, słuchajcie. Mamy dzień następny. Kurde, wczoraj nagrywałem cały ten proces, jak wyciskałem te owoce przez taki durszlak, nie? Durszlak, różnie to tam się mówi. Przez taki cedzak, nie? Brałem te owoce, cyk, i tak przecierałem, nie? Nad tym garnkiem miałem ten cedzak, przecierałem i tutaj, słuchajcie, z tych dwóch wiaderek białych tyle wyszło soku. Ja myślę, że tu jest lekko 5 litrów. No i teraz tak, zrobimy z tego soku jedną butlę, taką mniejszą, 5-litrową nalewki. Za chwilę jadę kupić spirytus, a resztę soku i te tutaj pozostałości z tymi pestkami pójdą na wino. Słuchajcie, te pestki zostawimy, bo w internecie niektóre źródełka podają, że te pestki zrobią taki fajny migdałowy posmak w tym winie. Ja do całości dodałem 2 kilo cukru. Słuchajcie, do tych owoców, które przecierałem przez ten cedzak, dodałem 2 kilo cukru
w misce, zasypałem te owoce, wymerdałem, pogniotłem i później tu odcedzałem. Także ten sok jest zarąbiście słodki. No. A, byłem przed chwilą jeszcze na ogródku. Patrzcie, ile udało mi się nazbierać pomidorów, matko boska. Tego ogórasa w końcu zerwałem, bo on już chyba przestał rosnąć. Będziemy z niego robić w słoik, takie pikle. No i lubczyk. I te pomidory z tym lubczykiem zrobimy z nich taką pastę w słoiki do makaronu. I cyk. Idę po nóż i otwieramy, słuchajcie, tą paczkę. Będzie unboxing, bo przyszły takie właśnie butle małe, 5-litrowe na wino. Jest tam bodajże 6 sztuk. Także okej, lecimy. Dobra, stanowisko reżyserskie mamy przygotowane. No i słuchajcie, nie pozostało nic innego, jak tutaj otworzyć ten pakunek. Kurier to śwignął przez płot. Ja mam nadzieję, że tu wszystko jest całe. Biada jak nie. Patrzcie, do góry nogami otwarłem. One są w takich plastikowych koszyczkach. Kurde, jak to zrobić, żeby to wylazło. O! Widzicie? Czekaj no. Ten karton wyświgniemy tam poza kadry. No i słuchajcie, takie baniaczki. 5-litrowe. 6 ich jest. No i tyle. Czekaj, tu jeszcze jednego wyciągniemy. O, tak on wygląda. Ja w nich też będę robił wino. Tu jest u góry taki zakręcany plastikowy kapsel. Ja dokupię tutaj gumkę i taką rurkę, żeby to wino pracowało, i w takich małych gąsiorkach sobie zrobimy to wino. Ej, dobra, kurde, nie mam lejka. Musiałem sobie zorganizować taki lejek z butelki. Trzeba sobie jakoś radzić, kurde, nie? Wykorzystywać to, co jest. Fajnie, że to tutaj, kurde, nie pasuje, nie? Ja pierniczę, ja zawsze muszę mieć jakieś cyrki. Dobra, dajemy nura tu. Najpierw wlejemy tego soku. No stu to na pewno będzie tu orąbany. Najpierw wlejemy tego soku. Dobra, tyle tam się to wszystko później umyje. Wlewamy tego soku. Myślę, że tak do połowy co najmniej. A następnie będziemy wlewać spirytus. Sąsiad tam, kurna, trawę kosi. Akurat teraz se porę wybrał, jak my tu program kulinarny nagrywamy. O, boska. Tak to jest, no. Każdy chce ze koło domu porobić i koniec. Dobra, słuchajcie. Mamy połowę tego baniaka. Ja pierniczę. Ej, dobra. Mamy 3 takich kolegów. Kurde, chciałem kupić 4. Wziąłem 200 do sklepu i mi zabrakło. 55 jedna flaszka, a w innym sklepie 70. Masakra. Dobra, lejemy tutaj tych 3 kolegów. Nie będzie tego na pewno pod korek. No ale dobra, zobaczymy. Zostawimy to tak na tydzień czasu i po tygodniu zrobimy pierwszą degustację. Nie będę tego od razu próbował, bo to nie ma sensu. Niech to się wszystko ładnie przegryzie. Dobra, leci druga flacha. No jestem ciekaw, co to z tego będzie. Słuchajcie, jak za miesiąc to spróbujemy, to zobaczymy, jakiego to ma kopa. Zmierzymy, ile tam jest w środku alkoholu. I zawsze można dolać tam co nieco, nie? To aż kolor zmieniło na taki bardziej fioletowy. Ja ogólnie jestem bardziej za winem, bo spirytus
wyżera wiele takich zdrowotnych substancji. No ale dobra, no zobaczymy. Czekaj, no. Zakręcimy to i wymerdamy. Jakiego to nabrało koloru. Koty mi tu łażą pod gierami. Dobra, słuchajcie. Wyszedł nam taki gąsior. No i fajno. Co niektórym pewnie narobiłem apetytu. Nie jeden by to chlapnął już teraz. Ale dobra, słuchajcie, odstawiamy. No i wracamy do tego za miesiąc. No i tyle. Taki inny odcinek. Trochę kulinarny, trochę taki, no, alkoholowy, no. Produkcja alkoholu. Dobra, dzięki wam za obejrzenie tego odcinka do końca i do zobaczyska za tydzień. Będziemy działać dalej z podwórkiem.